meczu, ale urwałeś się. Nie dorwałem, nie dotarłem tu. A dzisiaj no, drugi mecz, drugi raz wyjściowy skład. Dobra gra w defensywie. Czego zabrakło przy tych sytuacjach, w których straciliście bramki? To są kolejny raz popełniamy głupie błędy tak naprawdę, bo stracimy bramkę z autu. Powinniśmy być bardziej skoncentrowani, bliżej w kontakcie grać. Jeszcze jest to, że nie wykorzystujemy swoich sytuacji, bo stwarzamy je w drugim mecz, stwarzamy sytuacje i po prostu ich nie wykorzystujemy. Szanowuję się w tych sytuacjach, ale było ich niewiele. W pierwszej połowie praktycznie nic się nie działo. Myślałem, że druga połowa będzie lepsza, a tu było jeszcze gorzej niż w pierwszej części meczu. Na pytanie. A może kolejnego przeciwnika, bo przed wami ciężkie spotkania, lecicie teraz do Białegostoku, później Legia, Zagłębie. No nie idzie nam to, widać to po naszej grze, aczkolwiek czas najwyższy się przełamać, w końcu jedziemy do Białegostoku po 3 punkty. Z taką myślą od jutra zaczynamy już ciężką pracę, regeneracja jest i myślimy tylko o zwycięstwie z Jagiellonią. Tak, wrócę wcześniej do pytań, jak myślisz, jak naprawić tą sytuację, żeby zacząć grać lepiej, żeby zacząć punktować? Myślę, że musimy zacząć skreować więcej sytuacji, bo są tam jakieś sytuacje, ale tak jak pan powiedział wcześniej, nie ma ich zbyt wiele. Gramy dobrze, staramy się dominować, dużo biegamy, kondycyjnie wyglądamy moim zdaniem dobrze, tylko brakuje tej kropki na dni, można powiedzieć, w postaci sytuacji strzeleckiej. A te taktyki ustawienie 3-4-3 to optymalne dla ciebie, czy byś wolał grać w ustawieniu 4-4? Myślę, że dobrze się czujemy w tym ustawieniu 3-4-3. Wiadomo, wyniki tego nie odzwierciedlają. Dokładnie. Ale myślę, że jak wygramy jeden mecz, to już zejdzie z nas też ta presja, bo no nie idzie nam to widać. Jak wygramy z Jagiellonią, to już myślę, że pójdzie. Kreatywność wasza się ograniczała tak naprawdę do ataku bokami, dalekimi rzutami i pole karne. Nie zabrakło środka pola w tym meczu? Znaczy w pewnych momentach dominowaliśmy w środku pola, moim zdaniem. Aczkolwiek tak, nasza gra opiera się na bokach, gdzie mamy zazwyczaj przewagę 2-1, mamy wahadła i lewego napastnika. Czego brakuje, nie wiem. Nie do mnie pytanie. Adam, a jakie swoje są w szatni? Na pewno jesteśmy źli, bo chcemy, każdy trenuje, codziennie trenujemy, żeby wygrać. Tak jak dzisiaj znowu nie wyszło. Lecz myślę, że nie możemy się załamać, bo jeszcze duży mecz przed nami. Jest szansa, żeby do tej ósemki awansować dalej. Także nie zostaje nam nic innego, niż dalej ciężej pracować. Ale patrzycie do góry, a nie do dołu, bo ten dół się zbliża. Ta góra... Cały czas patrzymy do góry. Do góry. A powiedz mi, macie jakieś, nie wiem, żal do siebie właśnie za ten mecz, że nie zrobiliście czegoś, co mogliście? To na dniach będziemy rozmawiać, analizować ten mecz. A ty ze swojej strony trochę szukałeś też piłki do przeciwnika tam chyba raz. Do jakiejś główki doszedłeś, tak? Coś tam się działo. Oddałem jeden strzał, ale nic z tego nie wynikło, także nie ma tematu. No właśnie, bo mało tych sytuacji było strzeleckich. Czy będziemy analizować mecz w tygodniu i zobaczymy, jak to będzie. A Piast czymś was zaskoczył? Myśleliście, że inaczej zagrają? Czy nie pójdą tak odważnie, bo nie my dość odważnie grali od początku. Analizowaliśmy Piasta od tygodnia, także myślę, że spodziewaliśmy się tego, co mogą zagrać. Ale z Rafałem Wolskim rozmawialiście na szybko? Coś nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dzięki.